Cześć, witajcie na kanale Lucky Horse. Myślę, że marzeniem każdego jeźdźca było na pewnym etapie zawsze posiadanie własnej stajni, czy też małej, przydomowej, czy też większego ośrodka jeździeckiego. Tak naprawdę z roku na rok coraz więcej osób właśnie decyduje się na założenie własnej stajni. I w dzisiejszym odcinku poruszę temat sprzętów, jakie właśnie w takiej stajni koniecznie musicie posiadać. Także dzisiaj omówimy sobie temat tych rzeczy właśnie nie dla jeźdźca, nie dla konia, ale rzeczy typowo stajennych. Tak, żeby łatwiej Wam było później podjąć decyzję, co Wam się w tej stajni przyda. A właściwie to nawet koniecznie musi się znaleźć. Także jeżeli taki temat Was interesuje, to koniecznie zostańcie ze mną i oglądajcie dalej. Jeżeli chodzi o taki niezbędnik stajenny, to tutaj wokół siebie dzisiaj zgromadziłam właśnie przedmioty, które uważam, że są w stajni absolutnie niezbędne. I może zacznę od przedmiotów, które służą do utrzymywania perfekcyjnej lub nieperfekcyjnej, ale czystości. I przede wszystkim taczka. No nie ma stajni bez taczki, nie oszukujmy się, ona służy do właśnie transportu gnoju, nieczystości, jak również do transportu często paszy, siana, słomy, czegokolwiek. Oprócz taczki oczywiście mamy tutaj widły, tak, do gnoju, do nieczystości, jak również miotłę do zamiatania stajni. Do wybierania nieczystości z boksu lub też z padoku, na przykład do jazdy. Służy taki oto zestaw, którym bardzo szybko, elegancko sobie te nieczystości wybieramy. Także to też jest mega ważne. Kolejna rzecz, bez której nie wyobrażam sobie stajni, to jest oczywiście wiadro. I to nie jedno wiadro, ale trzeba mieć ich co najmniej kilka. To jest absolutny niezbędnik. Tutaj dajemy koniowi jedzenie, picie i w ogóle używamy, no wiadomo, wiadro wielofunkcyjne do wszystkiego. Naprawdę warto mieć co najmniej kilka, no bo łatwo może się połamać, wiadomo. Kolejna rzecz, która bardzo się przydaje, to jest na przykład stojak na siodło. Lub też, jeżeli na przykład mamy ochotę, możemy sobie przy boksie lub też w miejscu, gdzie będziemy konia ubierać, siodłać, zamontować sobie tutaj taki metalowy, montowany na ścianie wieszak na siodło. Ten jest akurat taki, że możemy go sobie złożyć, ale w każdym razie na pewno właśnie jakieś takie miejsce, żeby sobie postawić siodło podczas siodłania, będzie naprawdę bardzo przydatne. No i jeszcze kolejna rzecz, którą tutaj zgromadziłam, są to po prostu schodki, które pomogą nam wsiąść na konia. I to nie tylko jest wygoda jeźdźca, ale również wygoda konia, ponieważ wsiadając po schodkach nie obciążamy tak bardzo końskich nóg. I jeszcze kolejną rzeczą, chociaż nie powiedziałabym, że rzeczą, ale kolejnym elementem niezbędnym w stajni jest moim zdaniem kotek. Kotki łapią myszy. I oczywiście dbają o dobre samopoczucie mieszkańców stajni, po prostu będąc i wyglądając słodko i uroczo, mrucząc, bawiąc się i dotrzymując towarzystwa innym zwierzęciom. No i przejdźmy jeszcze do wyposażenia samego boksu, a nie tylko stajni. Tutaj dwie najważniejsze rzeczy to jest oczywiście żłób i poidło. Oraz moim zdaniem również trzecia rzecz, czyli podstawka na lizawkę lub też jakieś zabawki. I tak, jeżeli chodzi o żłób, to tak, tutaj mamy plastikowy żłób, który jest bardzo fajny i dosyć trwały, ale tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o żłób, jest żłób metalowy. On jest wtedy po prostu absolutnie niezniszczalny. Natomiast możemy też nie montować żłobu jakby w boksie, tylko na przykład zrobić wiadro, które jest takie wieszane na boksie. Jest to mniej trwała opcja, ale tak na szybko można coś takiego ewentualnie załatwić. I to samo dotyczy poideł. Możemy mieć poidło automatyczne lub też poić konia w wiadrze. No i właśnie tutaj w tej stajni mamy też poidło automatyczne, takie no najlepsze, bo jak koń dotyka nosem, to nalatuje tutaj woda, cały czas w miarę świeża.
No a jeżeli decydujemy się na pojenie konia z wiadra, no to musimy cały czas pilnować, żeby to ta woda w wiadrze była. No i też polecam takie wiadro właśnie wieszane ewentualnie na boksie, które będzie troszeczkę wygodniejsze. No i jeszcze lizawka. To jest coś bardzo fajnego. Pierwsze, ona dostarcza koniowi mikro, makro elementów, ale też dostarcza zajęcia w postaci właśnie zabicia nudy podczas lizania. Także to też jest ważna rzecz. Jeżeli koń ma jakąś skłonność do nałogów, no to koniecznie jeszcze do tego jakieś wieszane piłki, właśnie wieszane lizawki, żeby koniowi jeszcze więcej tej rozrywki w boksie dostarczyć. Na zakończenie powiem Wam, że ilość sprzętów potrzebnych w stajni jest bardzo zależna od indywidualnych potrzeb. To, o czym dzisiaj powiedziałam, to jest tak naprawdę absolutna podstawa i można tą listę rzeczy dowolnie modyfikować, także warto się po prostu zastanowić, co Wam potrzebne, poprzeglądać asortyment sklepów jeździeckich i przygotować sobie konkretną listę. Także na dziś ode mnie to tyle. Jeżeli macie jakieś konkretne swoje jeszcze inne rzeczy, o których dzisiaj nie powiedziałam, które są potrzebne w stajni, to koniecznie podzielcie się tym w komentarzach, subskrybujcie kanał Lucky Horse i do zobaczenia w kolejny piątek. Pa, pa!